Ja nie mówię, że jestem fighterem i broń Boże nie jestem i nigdy nie będę. Na pewno nie takim, żebym się nazwał kiedykolwiek fighterem, ale no jakby taką... Ej, straszna pogarda dla Nitro z twojej strony. No nie, no ale tak szczerze, jak już... No dobra, to co wynika z tej informacji? Ja sobie tutaj zapiszę. Wy nie widzicie, jak zapisuję, ale to tak, że Boxdel śmieszkował sobie z Nitrem. Jak ma ten kibic? Zwykły kibic się wtrącił i powiedział, że Nitro to się coś... A, że się nie schyla po pieniądze, że Nitro podziela się po takie małe kwoty, to nie schyla, a ten się schyla w oktagonie. Czyli dokuczył słownie. Dokuczył słownie Nitrowi. Zwykły kibic. I w odwecie Nitro rzucił w niego piłkę. Tak? Rzucił piłką. Dobra. Nagranie. Mówicie. Aha. I później wyszło, że Nitro coś powiedział chyba na live, tak? Nitro o Boxdelu. I dopiero później był tweet Boxdela. Bo na razie tak. Tutaj Boxdel. Ani jakoś się nie zaatakował Nitra, tylko się tam podśmiewywał, nie? Bo mi się tutaj wychodzi, że tutaj przede wszystkim problemem jest jakiś brak szacunku między chłopakami. W sensie, że Boxdel poprzez swoje ostatnie lata bardzo utracił szacunek. Bo jestem przekonany, że gdybym ja na przykład na Cage'u podgadywał, że o, to dałbyś radę Nitrowi, przecież tak podgadywałem, kurwa. Podgadywałem, jak była ta... Lil Masti, nie? Że... I tam ktoś jeszcze, chyba Paramaxi też powiedział. Dobra, powiedz, że chodzi o Nitrozyniaka, bo pytaliśmy ją, komu dasz radę, nie? I nikt na mnie się wtedy nie odpalił, nie? A w związku z tym, że Boxdel tutaj powiedział, że ej, to nawaliłbyś Nitra, to Nitro się trochę na niego odpalił. Bo to wynika z tego, że Nitro nie za bardzo darzy szacunkiem Boxdela. Czy słusznie, nie słusznie, to ja nie będę oceniał, nie? Bo to każdy szanuje tego, kogo chce. Ale dobra, Nitro ostro o Boxdelu. Czyli tu mieliśmy zajście i teraz Nitro będzie komentował to. No, a Boxdel jak ostatnia szuja jeszcze będzie się pytał swojego przed Valencerę, rozjebać go? To miałeś szansę mnie rozjebać, tylko zapomniałeś jaja mieć w spodniach. Ja pierdolę. Uwielbiam takich ludzi. O, i tutaj... A, wy nie widzicie. Tutaj, później poszło to, nie? Nie wiem, widać to? Widać. Nitro, zamknij mordę, cieciu, bo sam się wtedy zachowałeś jak pajac. Rzuciłeś piłką w tył głowy zawodnikowi z mojej drużyny przed meczem. O, to brzmi tak poważnie, nie? Rzuciłeś piłką w tył głowy zawodnikowi z mojej drużyny przed meczem. Czyli to tak, ja jak to czytałem wczoraj, to mówię, że kurwa, ej, to Nitro musiał jakoś bardzo się wkurwić, że zajebał typowi piłką przed meczem, że ten zaraz wychodzi, a tu nagle łup w tył głowy. Jesteś tchórzem i na żywo jesteś miękka faja. Śmieć. Nie? Mówię, kurwa, ostro. Ale po się najlepiej schylasz. No i tu zaczęliśmy grać, oni w ogóle nie rozumieli. Aha, czyli to było te, kurwa, odwrócenie się i rzucenie piłką w tył głowy przed meczem, tak? Przed meczem w tył głowy. To jest, kurwa, ten moment. No i tu O kurwa, ale mu zajebał. Ja pierdolę, ja bym już nie wystąpił w tym meczu. Zawroty głowy, bym miał wymioty, bym musiał kurwa na obdukcję jechać. Zacząłem grać. W którym miejscu się kurwo rozgrzewałaś? Ale się najlepiej schylasz. No i tu zaczęliśmy grać. Ja nie wiem, a może to wszystko udawane jest? Bo to się wydaje kurwa jakby z takiej pierdoły jakaś wielka kłótnia wyniknęła. Z takiej totalnej kurwa pierdoły. Więc w którym momencie wam, kurwa, przeszkadzałem w rozgrzewce, jak wy już na mecz wychodziliście? I on na początku... Z Nitrem jest, kurwa, taki problem, że on się za bardzo odpala. Że słownie, nie? Bo tak, okej, ten zwykły kibic się pokłócili, ale czemu zaczął cisnąć tak bardzo Boxdela? A później Boxdel w drugą stronę, nie? Zaczął odciskiwać jeszcze mocniej. I to taka właśnie wyszła eskalacja z dupy. Taka totalnie, kurwa, z dupy. I Nitrozyniak odpisał. Listopad miesiącem lizania fiuta ekipie Czajnika i Meduzie, bo mają wiusy. O Japczanie i Xajundas już zapomniałeś.
Więc już wychodzi z niczego taka eskalacja, nie? Coraz większa eskalacja, coraz większa eskalacja. I powiedz prawdę, kto się do kogoś spierdolił? Ja grałem z tobą w piłkę i on się spierdolił do mnie. Nie pamiętam, kto to jest, dopiero później, że o wywiady prosi. Jak się miesiąc lizania pały zmieni na kogoś innego? Może powiesz prawdę. Chłopaki sobie gadają, nie? Jeden mówi, ty to się tak schylałeś w oktagonie. Po czym ten mu w ogóle bez siły rzuca piłką w głowę. Ja nie widzę, kurwa, ani żeby ten żart był przegięciem o tym schylaniu w oktagonie, żeby był przekroczeniem zasad. I tak samo nie widzę, żeby lekkie takie podrzucenie nawet, no to ja nie nazwę tego uderzeniem, bo tam nie było siły. Jeżeli wy tam widzicie siłę, no to przykro mi bardzo, ja jej nie dostrzegam. Być może jestem ślepy, a może właśnie, kurwa, potrafię nie patrzeć ani ślepo za jednym, ani ślepo za drugim. Według mnie ani zwykły kibic, mówiąc te żarty, nie przekroczył granicy do momentu tego rzucenia piłką. Później chyba też nie? Jakoś się nakręcił. Ani Nitrozyniak rzucając piłką, kurwa, nie przekroczył granic. Jakby mi tak rzucił, no nie wiem, wydaje mi się, że na jakimś ostatnim fejmie Nitro też mi jakoś pocisnął, ja mu odpysknąłem i się, kurwa, zaśmialiśmy. Być może nawet podszedł i mi jakiegoś haka zrobił na nogę. Nie pamiętam, kurwa, bo to są jakieś takie, wiesz, ja co chwila podchodzę. Kurwa, ile razy ja podchodzę, jakieś dźwignie zakładam temu Rogozińskiemu na wywiadach. Ja wiem, że jesteś gruby jak planeta, ale nie jesteś pępkiem świata. Pamiętaj, całe szczęście, że masz, wyjdzie, jak się twój nowy kolega spierdolił bez powodu. A, bo Boxer powiedział, że ma całość. I też musisz się zastanowić, czy jestem pizdą i real, czy zaatakowałem twojego psa. No widzicie, tutaj chodzi, że tutaj chłopaki, nie? Gdzieś ta eskalacja, kurwa, słowna poszła. Będę jeszcze grubszy, jak cię wpierdolę ze smakiem. I właśnie, czy to jest zapowiedź tego filmu? Ja tak jak mówię, nie wiem, co Boxer nagrywał, ale coś nagrywał. A Boxer nie za często nagrywa filmy, nie? Czekajcie, jak to w ogóle wygląda. To jest jakiś studio, co to jest? Nie. Chociaż chuj wie. $5. A i też tutaj. Ale Fagata nic nie znaczyła w internecie, a Boxer rozdaje karty od czasu, kiedy Fame istnieje. I pewnie też ma takie zadanie, żeby kumać się z tymi, co są na fali i ściągać ich do federacji. Dla mnie to całkiem zrozumiałe. I Boxer to udostępnił u siebie, tą wypowiedź Zonego, to czyżby Zony niedługo w Fejmie zawitał. Nitro tłumaczy na live. A co tłumaczy na live Nitro?